No i kolejna część pracy regeneracji głośnika GDN20 przez 30 czteroohmowy. Bodajże to jest wersja 2, jak pokazuje, proszę bardzo. Mam nadzieję, że będzie widoczne. Teraz przechodzę do klejenia górnego zawieszenia całego układu drgającego. Już wcześniej sobie wyczyściłem kosz, przygotowałem sobie, wkleiłem resor dolny. Teraz trzeba będzie właśnie wkleić tutaj to zawieszenie, docisnąć ładnie, wyformować, wycentrować samą cewkę, tak żeby nie ocierała w szczelinie magnetycznej. Było to dobrze zrobione, było uformowane. W każdym bądź razie przechodzę teraz do sedna sprawy i odklejam sobie kawałeczek. Tutaj mam jeszcze troszeczkę kleju introligatorskiego CR. Proszę bardzo. I teraz odginając rozsmarowuję cały tutaj element pod tak naprawdę kosz. O, troszeczkę za bardzo się mi tego kleju wycisnęło, ale to nic. Tak naprawdę tutaj chodzi o to, żeby zrobić to dobrze. Minimalna ilość wystarczy, taka jak teraz pokazuję. Proszę bardzo. I na spokojnie sobie wyciskamy dookoła ładnie, tak. I bez problemu można to zrobić w taki, a nie inny sposób. Szybko, bezboleśnie i bez ingerencji tak naprawdę głośnika. Oczywiście tutaj trzeba kontrolować całym czasem ilość tego kleju, tak żeby nie było go za dużo, odginając sobie za pomocą drugiej ręki tak naprawdę tutaj to zawieszenie, tak żeby rozsmarować. Proszę. I tak rozsmarowany klej teraz ładnie sobie dociskam, tak żeby mi wypłynął z każdej strony. Pokażę. Tak, żeby wypłynął, proszę bardzo, tutaj, z tej strony. O, jak pokazuję, ładnie sobie dookoła docisnę. Tak. I tak naprawdę jedynie co pozostaje jeszcze teraz w tym wypadku docisnąć za pomocą obręczy. Zawsze to robię za pomocą obręczy. Można też próbować za pomocą klamerek tak zwanych do bielizny, gdzie wiadomo, gdzieś tam w każdym domu to się znajdzie bez problemu. W każdym bądź razie chyba najlepszy mój sposób to jest właśnie dociśnięcie obręczy, ale jeszcze wcześniej należy sprawdzić, czy cały układ nie ociera w szczelinie. I od razu wiem, właśnie sprawdzając za pomocą tak jego nacisku, ruchu, że jest dobrze to wszystko zrobione. Układ siedzi bardzo dobrze, nie trzeba go centrować i nie pozostaje mi nic innego, jak tak naprawdę tutaj wziąć nadmiar kleju, który wypłynął. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie estetyka. Tu nie chodzi o to, żeby coś strasznie bardzo z tego kleju ubabrać, tylko o tak naprawdę naszą estetykę, żeby nic nie było widoczne. I teraz przyłożyć sobie pierścień maskujący od kolumny, między innymi ZG30 C115, C114, taki pierścień mam, i ładnie sobie go uformować. Właśnie już po niego sięgam, ładnie sobie go docisnąć, przyłożyć do kosza, tak i tyle. Proszę bardzo, docisnąć i teraz czekać, aż głośnik wyschnie. Jeszcze sprawdzić sobie, czy cewka mi nie ociera. Momencik, bo tu oczywiście też trzeba zawsze brać pod uwagę, chociażby ociera. Jak tak mocniej się dociśnie, to ociera. Czyli w takim razie przesunąć troszeczkę układ. Sprawdzić jeszcze raz. Ociera. Ok, w drugą stronę. Sprawdzić. Ociera. No i tak naprawdę do skutku sprawdzać położenie, w jakiej cewce, w jakiej pozycji ma być to tak naprawdę przyklejone. Czyli ok, widzę, że tutaj z tej strony
tak naprawdę, jak pokazuję palcem inaczej, wezmę sobie wskaźnik z tej strony, jest za bardzo do szczeliny dociśnięte, więc tak naprawdę tutaj trzeba to docisnąć tak, aby odformować zawieszenie, przepraszam, układ drgający cały, tak żeby nic nie ocierało. Ociera, więc to jest metoda prób i błędów tak naprawdę. Trzeba troszeczkę poświęcić temu czas, ale to jest do ustawienia bez problemu. Tak właśnie pokazuję na tym filmie. I ociera. I tak naprawdę musimy to zrobić na tyle, aż dopóki nie będzie nam ocierała cewka. Czyli jak nam ociera, to tak naprawdę musimy to całym czasem próbować tak naprawdę, nie? Tak jak pokazuję. Jak patrzę się w szczelinę, to do szczeliny magnetycznej, to z tej strony akurat, pokażę to, z tej strony jest za blisko. Czyli w takim wypadku musimy układ cały przesunąć w tą stronę i wtedy mamy już pewność, że będzie wszystko ok. Wiem, powtarzam się, ale lepiej coś powtórzyć 10 razy niż raz, czy tam w ogóle, i wtedy można mieć pretensje do samego siebie tak naprawdę, że nasza praca jest źle wykonana. No i teraz, momencik, teraz to pokażę. Nic nam nie ociera. Ładnie wszystko chodzi. Zostawiamy, dociskamy tak jak jest. Sprawdzamy jeszcze. Nic nie ociera, więc układ tak naprawdę jest wycentrowany. Pozostawiamy do wyschnięcia i tyle. W każdym bądź razie dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, pozostawienia komentarza oraz łapki. Może być nawet w dół, w górę, obojętnie czy Wam się to podoba, czy nie. Również każdą ciekawą, konstruktywną krytykę przeczytam i wezmę do siebie, do serca. Nie ma z tym najmniejszego problemu, jeśli ktoś faktycznie coś mówi inaczej, coś tak naprawdę, coś twierdzi, że źle robię. Bardzo proszę mi o tym napisać, wezmę, wyciągnę wnioski, podziękuję ładnie za komentarz i nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobrze, kończę, dziękuję za uwagę. Jeszcze raz subskrybować mój kanał.